W niewielkiej belgijskiej wsi znajduje się opuszczony dom artysty. Jego prace rozciągają się od podwórka aż po sam strych. Po śmierci domem zaopiekował się Skarb Państwa. Mija 7 lat, odkąd dom stoi opuszczony. Jednak stał się on atrakcją wśród miejskich eksploratorów z Francji czy też z Belgii. Dotarłem tu także i ja. Oprowadzę Was po wnętrzu domu prawdziwego wizjonera, gdzie każde pomieszczenie ma swój urok, a jednak różni się całkowicie od reszty pokoi. Zapraszam na film. Coraz częściej daje mi do myślenia fakt, że gdy odejdziemy, a nie posiadamy spadkobierców, nasz cały wysiłek pójdzie na marne. Cały dobytek przejdzie w obce ręce. A z czasem dotrą tu ludzie, którzy bez skrupułów zniszczą większość wyposażenia, a część zabiorą. Dlatego ja postanowiłem żyć pełnią życia i nie skupiać się na rzeczach materialnych, których nie będę mógł zabrać z sobą. A i Wam życzę tego samego. Róbcie to, co naprawdę Was uszczęśliwia, bo życie jest zbyt krótkie, by tracić je na zbędne czynności.
wszystko bardzo stare. Zobaczcie, jakie łóżko.
38. Szampan nawet, a zobaczcie jaki duży. Idziemy teraz do salonu na samym dole. Thank you.
tego miejsca żegnam się z Wami i zapraszam na moje kolejne eksploracje. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i subskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia znowu. Thank you.